Pokój dobro, kochani. Dzisiaj mamy środę 4 listopada. Dzisiaj w Liturgii Kościoła obchodzimy wspomnienie świętego Karola Boromeusza, biskupa. A ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Dzisiejsze rozważanie Liturgii Słowa Bożego chciałbym rozpocząć od psalmu. Jest to psalm 27, który rozpoczyna się od słów Pan moim światem i zbawieniem moim, kogóż miałbym się lękać? Bardzo często chrześcijanie przyrównywali Pana Jezusa do światłości, nawet do słońca, które nigdy nie ma swojego zachodu. Myślę, że każdy z nas docenia wartość światła. Wiemy, że rośliny nie mogłyby normalnie funkcjonować, gdyby nie było światła. Wiemy, że zwierzęta i ludzie również nie mogliby normalnie funkcjonować, nie widząc siebie nawzajem, nie widząc przedmiotów, na które można nieopatrznie gdzieś tam wpaść. A poza tym człowiek ma poczucie bezpieczeństwa, kiedy jest światło. I właśnie kiedy dzisiaj czytamy w Psalmie 27 Pan światłem i zbawieniem moim kogo miałbym się lękać? To właśnie jest światło, które daje poczucie bezpieczeństwa i taką pewność siebie. Myślę, kochani, że gdyby na naszym niebie pojawiło się kilka różnych słońc i każdy wychodziłby według swojego rytmu, to byśmy się wszyscy strasznie pogubili. Mamy to jedno słońce, które gdzieś tam wyznacza rytm wszystkim ludziom na całej, na całej kuli ziemskiej. Również w naszym życiu chrześcijańskim powinniśmy mieć ten jeden punkt odniesienia. Tym jednym słońcem, jedynym światłem jest nasz Pan Jezus Chrystus. I dlatego dzisiejsze słowa w Ewangelii, które mówią o wyłączności, którą Pan Jezus chce mieć w naszym życiu. Nie chcę, abyśmy chodzili według orbity mamy, taty, siostry, brata, żony, dzieci, nawet i według własnego jakiegoś widzimy się. Bo może tak się zdarzyć, że możemy kogoś uczynić takim słoneczkiem w naszym życiu, że według tego, co mamusia powie. To wszyscy będą w domu chodzić. Jeśli mamusia jest związana i mamusia jest w jedności z Panem Jezusem, to w porządku. A jeżeli jest dysproporcja, Pan Jezus swoją drogą wyznacza swój rytm, daje swoje przykazania, a my byśmy chcieli tak jak mamusia mówi, tak jak żona mówi, tak jak dzieci mówią, albo tak jak nasz egoizm nam podpowiada, że chcemy według, żeby było tak jak my sobie tego życzymy. Pan Jezus jest tym punktem odniesienia jest gwarantem, że cały świat będzie na swoim miejscu. Tak jak mówił Święty August, jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, wówczas wszystko jest na właściwym miejscu. I to ostatnie zdanie z dzisiejszej Ewangelii, w którym Jezus mówi do nas, że aby być jego uczniem, to trzeba wyrzec się wszystkiego, co się posiada. I również w dzisiejszym pierwszym czytaniu z listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian, w którym Święty Paweł mówi, że Bóg jest w nas sprawcą ich cenia i działania. To On jest sprawcą, to On jest przyczyną tego wszystkiego, co my chcemy i tego, w jaki sposób działamy. I również Święty Paweł dzisiaj też mówi: trzymajcie się mocno słowa życia. I właśnie słowo Boże. Słowo życia jest dla nas takim odnośnikiem, bo w tym słowie Pan Bóg przemawia do nas. Kochani, z całego serca życzę Wam, aby Pan Jezus był Waszym największym i jedynym światłem, byście potrafili odróżnić w swoim życiu światło Chrystusa od świecidełek, bo często te świecidełka potrafią nas sprowadzić na manowce i sprawić, że gdzieś tam się strasznie pogubimy. Życzę Wam tego i również życzę sobie, abyśmy w tych mrocznych dniach, w tych smutnych myślach, bo rozmawiam z różnymi ludźmi, byśmy potrafili rozpalić w sobie tę miłość Chrystusa i tylko tę Jego miłość. I chciałbym, kochani, Wam bardzo serdecznie podziękować za modlitwę. Wczoraj otrzymałem informację, że już jestem zdrowy, że mogę wyjść już z izolacji. Nie czuję się jeszcze najlepiej, jeszcze wciąż gdzieś tam ból głowy lekko ćmi. Również czuję się bardzo osłabiony, ale skoro lekarz mówi, że już jest wszystko na dobrej drodze, to niech tak się stanie. Chcę dalej służyć panu Jezusowi. Przepraszam Was, jeżeli moje słowa tutaj były takie bardzo chaotyczne podczas tego nagrywania tutaj u mnie w pokoju, często w gorączce, często z ogromnym bólem głowy. Czasem musiałem wycinać kaszel, żebyście nie mieli takiego kaszlaka, ale takiego ojca Piotra, który, który mówi w sposób płynny. Ale mam nadzieję, że to te moje rozważania, tutaj mimo tej gorączki i tego wszystkiego, to komuś przyniosły pożytek. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za tę modlitwę i również odwdzięczę się moją modlitwą za Was wszystkich. Kochani, na zakończenie chciałbym przekazać Wam Boże błogosławieństwo. Niech to światło Chrystusa wniknie we wszystkie ciemności Waszych serc. Jeśli ktoś z Was jest chory również na koronawirusa, niech również to światło przyjdzie jako uzdrowienie. Jeśli ktoś z Was czegoś się boi, czuje się skrzywdzony, zdeptany, czy w jakiś sposób zagrożony, to niech to światło doda Wam otuchy, by ten Psalm 27, Pan światłem i zbawieniem moim, kogóż miałbym się lękać, by dodawał nam wszystkim otuchy. Przyjmijcie teraz, kochani, Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa.